ale zimno. Pakowanie tych zamówień z Abratym to naprawdę ciężka sprawa. Ale jeżeli jest ci tak zimno, to przecież tutaj masz czapkę zimową. Czemu jej nie założysz? O, wow! Z tą nową czapką Abratym już nigdy w życiu nie będzie mi zimno. Już teraz wejdź na www.abraety i zamów czarną albo turkusową czapkę zimową, bo do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem. I pierwsze 1000 autografów jest ponumerowanych na odwrocie, więc się pospiesz. www.abraety. Widzowie, kiedy ja to nagrywam, to popatrzcie, za 2 dni będzie update. Giereczka Pet Simulator 99 już jest nowa, a i tak mamy update'ik. Natomiast ja w tym momencie, słuchajcie, będę chciał odebrać sobie pety, bo we wczorajszym odcinku, słuchajcie, właśnie zakupiliśmy między innymi takie Mozaik Corgi czy tam Knife Cutty z Pet Simulator X, tylko po to, żeby poprzenosić je tutaj. Oczywiście Huge też miałem, chociaż niektóre kupiliśmy, na przykład te właśnie chyba sobie wczoraj kupiliśmy, no nie? Jajeczka też wcześniej miałem, więc uwaga, odbieramy sobie w tym momencie wszyściuteńko i no, teraz będzie grubo. Dlatego, że ja te ekskluzywy chciałbym wszystkie posprzedawać, one mi nie są do niczego potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o Huge, no to wiadomo, Huge akurat chciałbym sobie tutaj zostawić, no nie? No, znaczy wiadomo, no niektóre tam posprzedajemy, żeby nie było, ale rozumiecie na pewno, co mam tutaj na myśli. Więc wyposażmy sobie właśnie te Huge i wyposażmy sobie, słuchajcie, część z tych pecików, które pójdą na sprzedaż. Jeżeli chodzi o jajka, tego jest tutaj naprawdę całkiem sporo. W ogóle możemy sobie otworzyć to jajko, ekskluzyw, słuchajcie, bo dlaczego by nie? Ono mogłoby pójść na sprzedaż, a może coś trafimy dobrego? No niestety nie. Trafiamy Unicorn Dragona zwykłego. Okej, mogło być lepiej. Natomiast ten kolega także pójdzie na sprzedaż. No, ja nie widzę raczej innej opcji. Jak są darmowe diaksiki, to se odbieramy, chociaż w tym momencie mamy prawie 1 000 000 diaksów, więc to już aż takiej roboty nam nie robi. Ale słuchajcie, spinny wheel to jest to, co lubimy najbardziej, więc sobie pokręćmy i co dostaniemy, słuchajcie, co dostaniemy dzisiaj? Dostajemy Lucky Eggs 3. No to to jest do sprzedania za, no nie wiem, za 2 koła na pewno, co? No i teraz tak, Trading Plaza. Okej, co my tutaj mamy? To w ogóle but tutaj jest, ja nie wiem, co robi but, ale nie chcę sobie, po prostu siedzi. Mamy, słuchajcie, tutaj peciki Huge i sami widzicie, jest naprawdę grubo, bo Huge Ninja Axolotl kosztuje po 2 miliony, no nie? To naprawdę nie jest mało kasy. Jajko jest po 500 tysięcy? Serio? To aż tak zdrożało? Dobra, jest tutaj wolna budka, więc w takim razie ja bym coś powystawiał. No i teraz pytanie, słuchajcie, jakie to powinny być ceny? Bo tak, Unicorn Dragon, słuchajcie, to akurat wczoraj go sprzedawałem, no po 35 tysięcy i tak dalej, więc teraz mogę spróbować wystawić go za 32. Natomiast my mamy tutaj, a wiecie co, jeszcze zanim to, to wystawmy inne rzeczy, na przykład jakieś tam właśnie potki czy co? Ty, już zeszło? Od razu Unicorn Dragon za 32. Ale to zmieniły się ceny? Czy coś się stało? Poszukujesz perfekcyjnego prezentu na święta? Taka bluza Abratym czy koszulka, a nawet czapka zimowa to idealny prezent. Bluzy są szyte w Polsce, są świetnej jakości, a wysyłka na sklepie już w 24 godziny. Dlatego już teraz wejdź na www.abraety, pierwsza linijka w opisie, a do każdego zamówienia dostaniesz zdjęcie z autografem gratis oraz nie jedną, a aż 2 naklejki. www.abra.ety. Że one tak zdrowe. No nie, no chwila, aksolocik chodzi po 56 tysięcy. Dobra, no to skoro taki aksolocik chodzi po 56 tysięcy, jest ich 250 tysięcy na świecie, no to słuchajcie, moje peciki powinny być znacznie droższe. Już nawet nie mówię o takim Nightfall Ramie, ale chociażby taki Knife Cut, słuchajcie, jeden, myślę, że co, z 70 tysięcy? Kurde, no to jest jakoś porąbane, przecież nikt tego w życiu by nie kupił za tyle, no ale próbować można. Dobra, te poteczki sprzedawałem po 5 tysięcy, więc też oczywiście możemy sobie je tutaj jak najbardziej, słuchajcie, wystawić. Coins Potion także za 5 tysięcy, myślę, że możemy sobie tutaj dorzucić. No i tak, enchanty oraz inne duperele, no nie? Mamy jakieś banany, mamy jakieś flagi, mamy ananasy. Możemy te ananasy wystawić, nie wiem, za 700. Może ktoś to akurat sobie kupi, no nie? Jakiś widz przyjdzie i sobie tanio wyhaczy. Ale coins 3. Spróbujmy, słuchajcie, za 2 tysiące to wystawić i zobaczymy, czy to zadziała. Może, słuchajcie, się sprzeda, a może nie. No i jeszcze, słuchajcie, jakiegoś ekskluzywa bym tutaj, słuchajcie, dorzucił. Taki Jelly Corgi. Ile on może kosztować, słuchajcie? No, ja bym dał go z 50 koła, słuchajcie. To jest max, co bym za niego tutaj sobie życzył. Ej, co nam się sprzedało? Coins Potion i Damage Potion 5. No dobra, to w takim razie, słuchajcie, skoro zeszło za 5, to sprzedajemy za 6. Dokładnie tak. I kolejną, słuchajcie, tutaj Coins Potion także bym spróbował za 6, no nie? Skoro gość kupił je od razu, to znaczy, że to była dobra oferta. Tutaj gość chce tradzika, ale jak to nie jest widz, to ja na pewno nie będę, słuchajcie, tutaj tak
Tanio tego robił. I won't buy pumpkin. Okej. What your price? Dobra, jakby zapytajmy się, słuchajcie, ile po prostu za to da. Bo my mamy pumpkina, prawda? On gdzieś tutaj, słuchajcie, jest. Huge pumpkin cut. No, ja wczoraj widziałem takiego za tam parę milionów, czy coś takiego, no nie? Okej, 1 milion nie ma w ogóle żadnej szansy. Słuchajcie, za 1 milion to schodzą, no właśnie, takie coś schodzi po milion, lol. No i dobra, sprzedał nam się Jelly Corgi za 50 tysięcy, ale Knife Cut nie chce. To znaczyłoby, słuchajcie, że ten Knife Cut jest wystawiony troszeczkę za dużo. Natomiast ten Corgi mógł być wystawiony trochę za tanio. Dobra, tych też jest, słuchajcie, całkiem sporo na świecie. To słuchajcie, spróbujmy wystawić Knife Cut'a za 50 tysięcy. Zobaczmy, słuchajcie. Usuniemy tego za 70, tego zostawimy, słuchajcie, za 50. No nie, to może, słuchajcie, być całkiem spoko. Ale my mamy na przykład takiego Rift Dragona. I Rift Dragon z tych jajek za 45 to też może być całkiem sporo oferta, no nie? Na zasadzie, że nie życzę sobie jakoś gigantycznie dużo. No i dobra, Rift Dragon zszedł za 45. To weźcie mi napiszcie, czy ja to wystawiam jakoś za tanio? Albo może po prostu tych petów jest tak mało, że ludzie się na to rzucają. Dobra, słuchajcie, tutaj jest jakiś jeszcze inny ziom. On ma huge peacocka i słuchajcie, jeszcze ma krystal Dira, no nie? Napisałem mu, że dam za niego 600 tysięcy. Ja wiem, to jest na pewno dużo za mało, ale ja mam, słuchajcie, jakby to gdzieś. Ja go nie potrzebuję, bo ja sam, słuchajcie, mam takiego. Akurat może nie w tej grze, tylko w ten Pet Simulator X, no nie? Ale sobie go przeniosę. Tutaj na przykład jest pterodaktyl, słuchajcie, za 1,5 miliona. Mimo, że pterodaktyl to już w ogóle jest naprawdę popularny pecik, no nie? Więc jakby kumacie. Ej, dobra, a zróbmy taki myczek. Proponuję 500 000 za to. I klikam gotowy. Serio, jeżeli się zgodzi, to się zgodzi. Jak nie, to nie. Dobra, no to wracając do naszych petów, słuchajcie. Ja bym powystawiał na przykład tutaj takiego Cloud Cata za 55 tysięcy. Zobaczmy, słuchajcie, czy to ma sens. Chociaż, kurde, nie no, on musi być droższy. Słuchajcie, no musi, no. 60 koła to jest minimum. Ale taki najfkacik za 50 na przykład się nie sprzedaje, więc podejrzewam, że to są takie ceny po prostu w tym momencie, no nie? Tutaj popatrzcie, za 31 tysięcy jest taki Cosmic Axolotl, ale ich jest prawie 250 000 na świecie. Więc jeżeli moich jest na przykład 60 tysięcy, czy 120, no to logicznym jest, że to musi być droższe. Ale mimo wszystko, te ceny nie są aż tak niskie, żeby ktoś się na to rzucił, no nie? No popatrz, no jakoś się na to nie rzucają w ogóle. Dobra, słuchajcie, Coins 3 sprzedało się za 2000, więc ja bym dorzucił tutaj, słuchajcie, kolejne Coins 3. Nawet, słuchajcie, mogę dać 3 takie za 5 tysięcy, słuchajcie. Serio, 3 takie książki, ja wiem, one pewnie są więcej warte, ale niech po prostu to zejdzie, słuchajcie, niech to się sprzeda. Serio, jakby ja nie mam z tym problemu, bo ja i tak tego raczej nie użyję. Zauważcie, że brakuje nam, słuchajcie, już naprawdę. O, w ogóle to kupuję, słuchajcie, za 33 tysiące. Chciałem powiedzieć, że brakuje nam 700 diamentów, żeby widzowie ten mieć milion, ale no kupiłem, słuchajcie, przed chwilą, no nie? Kupiłem przed chwilą, więc jakby trudno. I to kupiliśmy, słuchajcie, patrzcie, takiego Balloon Dragona, których jest 76 tysięcy na świecie. Kupiliśmy go za 33 tysiące chyba, więc za 40 to myślę, żebym go lekką ręką sprzedał. Tak mi się coś wydaje, no nie? Możemy w ogóle sprawdzić, słuchajcie, usunę ananasy i spróbujmy tego Balloon Dragona wystawić za 44 tysiące. Zobaczmy. Tak to bym miał przebitkę od razu 11 tysięcy, no nie? Tak, o, z miejsc. Dobra, tutaj ktoś ma huge Jolly Pinguina i też chce mi go, słuchajcie, sprzedać, więc zapytałem się, jaka jest cena. Okej, to się dużo dowiedziałem. Natomiast ja wróciłem teraz, słuchajcie, do normalnej gry i teraz chciałbym pójść, słuchajcie, na plażę. Tam jest, słuchajcie, Daker. No i w Dakerze, słuchajcie, może być tutaj całkiem ciekawie, bo włożyliśmy tych pecików całkiem sporo. Więc uwaga, claim all i ile my tego dostaliśmy? Dostaliśmy 2 koła diaksów. A, to niedużo. To niedużo, ale jakieś potki zawsze też wleciały, więc spoko. I możemy oczywiście sobie zenrolować znowu, słuchajcie, jak najbardziej. Więc 10 sobie tutaj tego zaznaczymy i oczywiście zostawiamy to w Dakerze. Zostałem zaproszony do jakiegoś klanu. To se dołączę. I co on robi? Wow! To jest Wojan! To jest ten klan Wojana! Co ty gadasz? I mogę tutaj donate'a zostawić? Pokaż to! Wow! Ale jazda! I tutaj Wojan dał 2,6 miliona, słuchajcie, w tym klanie. A mogę ukraść coś z tego klanu? Chyba nie mogę. Ej, ale fajnie, fajnie, fajnie. To są w ogóle jakieś klany, te takie największe na świecie, no nie? Grubo, słuchajcie, bardzo grubo. Ale to chyba Wojan mnie w takim razie zaprosił, co? Do tego klanu, no. Skoro jest tak mało osób, to ewidentnie to nie jest tak, że jakiś random mnie zaprosił, tylko Wojan!
on. Dobra, dawaj mi freepotki. Okej, zawsze jakieś tam freepotki wpadają, więc też fajnie. O, upgrade'y enchantów. No właśnie, może byśmy sobie, słuchajcie, zupgrade'owali. Tylko, że tak, to będzie Strong Pet 2, więc to nie za dużo nam da, ale spoko. Zawsze, zawsze będzie lepsza książka, potem będziemy mogli sobie, wiecie, pokombinować i potworzyć ich po prostu więcej. Więc zróbmy sobie tak samo speeda 2. Może w przyszłości będzie jakaś speed 3, 4, wiecie, i tak dalej. I one wtedy już naprawdę mogą dużo, dużo kosztować, no nie? Owocki też oczywiście sobie kupujemy, potem będziemy to sprzedawać. No nie, nawet jak to jest jakieś, wiecie, tam mało warte, to zawsze coś, zawsze coś. No i upgrade'owanie potek, słuchajcie. Upgrade'owanie potek to już się w ogóle gigantycznie opłaca, mam wrażenie. Zrobimy sobie właśnie takie coins 3 i potem ona jest warta, no po prostu dużo, no nie? Dawajcie, kolejną sobie zrobimy coins 3. Ile ich potrzeba, słuchajcie? Ile ich potrzeba? Ty! Okej, po 3 trzeba! O nie! To chyba zmarnowałem przed chwilą jakieś potki, no ale trudno. To w takim razie te też sobie zrobimy na takie trochę lepsze. I tutaj jeszcze jedne chyba mogłem zrobić, tak? Dobra, to robimy sobie taką właśnie. O, i teraz jest naprawdę potężnie. A można kupić sobie też zaklęcia. Co są, wiadomo, jakieś tam beznadziejne te zaklęcia, ale potem jak to łączymy, to ma sens. I tak samo eliksiry. Mimo że to będą podstawowe potki, to potem są właśnie łączone i jest całkiem w porządku. O wow, dołączyliśmy, słuchajcie, do Wojana. Więc może ktoś będzie chciał na przykład tutaj coś ode mnie kupić. Dobra, słuchajcie, sprzedajmy tego za te 44 koła. Ja bym chciał, bo wtedy będzie szybki zarobek, słuchajcie. Knife kacika wrzucimy sobie za 49 koła w takim razie. I teraz, słuchajcie, dorzucimy sobie poteczki, no. Właśnie, wiadomo, że sobie dorzucimy poteczki. Słuchajcie, za 5000 się jedna sprzedała wtedy, więc teraz też możemy właśnie je posprzedawać po 5000. Więc tutaj dojeżdża kolejna. No i dobra, zrobiliśmy takie. Ta mi nie chce zejść, ta mnie denerwuje. Dobra, dam ją za 3500, no nie? Okej, to musi, słuchajcie, się już udać. I teraz tak, mamy takie Coins Potion 3. To damy takie 3, nie wiem, za 5 koła na przykład. Co wy na to? Ja myślę, że to jest dobry, słuchajcie, pomysł. Ale jeszcze dawajcie, wrzucimy sobie enchanty, no nie? Dobra, mordo, ty chcesz jakiegoś tutaj trade'a. Dobra, słuchajcie, damage potion zeszło. Zeszło damage potion. Dobra, damy tutaj te coinsy, słuchajcie, za 2 kloce. I popatrzcie, co tu się dzieje, nie? Taki jest po milion, ten jest po 2 miliony. Więc serio, wydaje mi się, że dobrze by było, abym ja trzymał tą kasę, no nie? Słuchajcie, tu są po 920. Okej, całkiem sporo, ale... A gdzie jest w ogóle stoisko Wojana? A, tu jest jego stoisko. No i widzicie, są deski, są jajeczka po 390, no nie? No to całkiem... O, tu jest w ogóle, słuchajcie, patrzcie, za 65 koła, taki, słuchajcie, pecik, no nie? Ice cream. No i nikt go nie kupuje, czyli w takim razie faktycznie te ceny chyba dobre ustaliłem. No to co, dorzucimy jakieś jajo? Tylko, słuchajcie, pytanie, po ile? Takie atlantyckie jajo, słuchajcie, dorzucić. Dobra, dałbym, słuchajcie, 350 koła. Zobaczmy, może będzie... Ty, halo. Dobra, dorzuciłem to jajko. No i teraz, halo, niech ktoś przyjdzie i kupi. O, popatrzcie, tu jest Rift Dragon wystawiony za 55. Więc ja wystawiałem za praktycznie te same pieniądze, no nie? Czyli dobrze trafiłem. Dobra, coins 3, słuchajcie, zeszło za 2 kloce, no nie? No to, słuchajcie, dorzucamy co? Może dwie takie książki, słuchajcie, dajmy za 3500, czyli tak troszeczkę promocyjna cena. O, wow! Tutaj, słuchajcie, kupuję to, od razu kupuję. W ogóle się nie zastanawiam. Blast legendarny to olać, ale to TNT, słuchajcie, bardzo tanie było. Naprawdę było bardzo, bardzo tanie. Więc ja bym, słuchajcie, wyrzucił na przykład to i teraz te dwa TNT w ogóle bym wystawił, słuchajcie, od razu, nie wiem, za... piątkę na przykład, słuchajcie, za piątkę. Dawaj, za piąteczkę lecimy, no nie? A teraz tutaj za trójeczkę. Ej, ale to też jest bardzo tanio, słuchajcie. Serio, takie boksy TNT to są dużo droższe. Ej, zszedł Balon Dragon! Słuchajcie, czyli zarobiliśmy na tym 11 tysięcy! Knife Cutik dodatkowo jeszcze zszedł, więc teraz Knife Cuta, słuchajcie, wystawiam za 52 koła. Oj, nie da się, słuchajcie, kliknąć, to trochę dziwne było, ale dobra, teraz jeszcze raz, słuchajcie, 52 koła, wystawiamy go dokładnie tak. Ej, spoko, że one schodzą, słuchajcie. To co? Cloud Cata za 59 koła możemy spróbować jeszcze wystawić i może zaraz ktoś się rzuci. Mamy, słuchajcie, ponad milion. Po raz pierwszy w tej grze mamy ponad milion diaksów. Dobra, to ja to zostawiam na noc i zobaczymy, co się z tego towarzystwa sprzeda.